Angielski od podstaw dla początkujących, liczby, ciąg dalszy, lekcja 81. Pamiętasz zapewnie, jak w języku angielskim wyglądają dziesiątki od 10 do 50? Jak zmienia się ich pisownia po dodaniu końcówki t? Zwróć uwagę na to, jak piszemy liczby od 60 do 90. Powtarzaj za mną. Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, 70, 80, 90. Popatrz na dalsze liczby. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001. Możesz również powiedzieć 100, 1000 zamiast a hundred, a thousand. Przykład: I have a hundred pounds. I have 100 pounds. Mam 100 funtów. Zauważ, że w liczbach 200, 300 and 1000, 2000 i tak dalej, słowa nie mają końcówki s. Pamiętaj, że każde kolejne liczby, takie jak 21, 56, 86, są niezmienne w języku angielskim. Ta regularność występuje również po liczbie 100. Popatrz na przykłady. 81, 101, 256, 1012, 1999. Zwróć uwagę na użycie słowa and po setkach, tysiącach. Jest on zawsze używany w brytyjskim angielskim, ale zwykle omijany w amerykańskim angielskim. Na przykład 329, brytyjski angielski, 329, amerykański angielski. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.